Miałam ja powiedzieć Buenos dias! Dobra, to jeszcze raz. Buenos dias! Witam się z Wami tak po zagramanicznemu, ponieważ ten odcinek przeniesie nas w zupełnie inne miejsce. Bo skoro był już ślub, było wesele i były też podcastowe poprawiny, no to teraz czas na. Dobrze, bystre westie! czas na podróż poślubną. Opowiem wam, gdzie się wybraliśmy, jakie mieliśmy przygody i co koniecznie musiałam sobie kupić na pamiątkę z tego kraju. Mam nadzieję, że spędzimy miło razem czas i będziemy się świetnie bawić. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Siema, tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Tak na maksa się cieszę, że tutaj jesteś. Rozgość się, ja zrobię nam coś do picia, i sobie pogadamy. Zanim zacznę, chcę bardzo mocno zaznaczyć, że nie nagrywam tego odcinka tylko dlatego, żeby się tutaj jakoś wywyższać czy przechwalać. Pomyślałam sobie po prostu, że w czasach, kiedy podróże są dla nas wszystkich nieco utrudnione, odcinek, dzięki któremu wspólnie przeżyjemy podróż, może być fajną odskocznią od codzienności. No, ja powspominam ten wyjazd z ogromną przyjemnością, bo mamy początek maja 2021 roku, a u nas na północy nadal zima. <laughs> No, ja już teraz mam bardzo dużą świadomość tego, gdzie mieszkam i jak tutaj jest. Jednak jak się tutaj przeprowadzałam, to ja w zasadzie nie miałam zielonego pojęcia. Nie wiedziałam nic o ciemnych nockach i o tym, jak wygląda zima i jak długo trwa na przykład. No, w tym momencie już nie narzekam na pogodę. No, a raczej głośno nie wypowiadam tego mojego narzekania. <laughs> Ale uwierzcie mi, jest co opowiadać. I myślę sobie tak, że nagram kiedyś taki osobny odcinek, wyłącznie o. O pogodzie na północy. A więc tak, no u nas zima, czyli śnieg i temperatury około zera, więc ja bardzo chętnie przeniosę się chociaż myślami w ciepłe miejsce. I u nas to się tak poukładało wszystko, że ślub był w październiku, a podróż poślubna musiała trochę zaczekać. To znaczy, no, my musieliśmy na nią trochę poczekać, bo dla nas mogła się ona odbyć dopiero w kwietniu 2019 roku. Mieliśmy całkiem spory rozkminy nad tym, gdzie się udamy i gdzie chcemy. Pojechać, ale wiecie, jakoś w kwietniu nie ma za dużego wyboru. Ja miałam tylko dwa warunki. Żeby było ciepło i żeby było o excuse me. I teraz proszę bardzo, możecie się ze mnie śmiać, możecie ze mnie zrobić grażynę, mówiąc, że na przykład najlepiej to kształcą podróże z plecakiem albo na stopa i takie odkrywanie świata na dziko, z dala przede wszystkim od zabudowań hotelowych i tak dalej. Ale po pierwsze, no moim zdaniem każdy z nas ma trochę z grażynki i z Januszka. Po drugie, jakoś trochę nie sądzę, żeby wy Wypoczynek w kurorcie był gorszy od takich podróży z plecakiem czy na stopa, i w drugą stronę również, że wiecie, że na przykład hotelowe takie wypoczynki są lepsze od tych takich dzikich podróży. Moim zdaniem każdy wybiera to, co jest dla niego najlepsze, bo to jest trochę tak, jakby na przykład pasjonat gór przekonywał miłośnika morza, że jego sposób spędzania czasu wolnego jest najlepszy i że ten drugi koniecznie musi zacząć spędzać urlop w taki sam sposób, bo zdobywając szczyty, z pewnością to pokocha. I to na przykład, że ja wybieram takie wczasy raczej leżing, smażing, plażing, to to przecież nie znaczy, że ja nie robię nic poza tym. No ale dość tych wstępów. Tak jak już wspomniałam, no niewiele mieliśmy do wyboru, więc tak w skrócie już powiem, żeby tego znowu nie rozciągać na kilka godzin, wybraliśmy Dominikanę. Zaznaczę jeszcze, że lecieliśmy z Polskiego Biura Podróży, ale zanim wspólnie wsiądziemy do tego Samolotu, to przenieśmy się najpierw do punktu startowego. Czyli północna Norwegia mamy 31 marca, gdzieś mniej więcej godzina 11 przed południem. Śniegu po pas. Normalnie takie hałdy utoczone przez pługi otaczały drogę z każdej strony. Temperatura, hmm. No, chyba możecie sobie sami wyobrazić. Zapakowaliśmy więc samochód i ruszyliśmy w stronę Warszawy. Mogliśmy być tylko dobrej myśli albo w zasadzie. W zasadzie to się modlić, żeby ta podróż przebiegła bez żadnych komplikacji i zakłóceń, bo 1 kwietnia mieliśmy już prom wykupiony ze Szwecji do Polski. Jeśli pamiętacie pierwszy odcinek, no to to jest ta sama trasa, tylko w drugą stronę. No i oczywiście komplikacje pojawiły się już na samym początku, bo po to przejście graniczne Norwegia-Szwecja było zamknięte z powodu. czekajcie, szukam słowa, żeby nie przeklinać. Mmm, to po prostu nawaliło śniegu. No i przez tą śnieżycę. I warunki atmosferyczne, to już na dzień dobry musieliśmy wybrać inną opcję i nadłożyć sporo kilometrów. Kilka tak naprawdę godzin dodatkowej jazdy. No i tutaj po raz kolejny trzeba podkreślić zajebistość mojego męża. Ponieważ on miał wszystko zaplanowane. Przeglądał pogodę dużo wcześniej, wiedział, że ta granica jest zamknięta, mieliśmy przygotowane różne możliwości i dobrze zaplanowany czas. A czas liczył się dla nas ogromnie, ponieważ my no, nie mogliśmy się spóźnić na ten prom, bo on dopływał do Polski 2 kwietnia jakoś przed południem, a 3 kwietnia z rana myśmy już mieli samolot na te wczasy. w czasy jakie to jest dziwne słowo jak to dziwnie w ogóle brzmi żeby już nie przeciągać to wszystko się udało, dotarliśmy do Warszawy bez jakichś większych problemów, zrobiliśmy sobie tylko takie szybkie zakupy i udaliśmy się do hotelu, bo już w zasadzie było późno, a na następny dzień czekała nas znowu podróż oczywiście wybraliśmy taki hotel jak najbliżej lotniska Chopina, więc kompletnie nie dało się spać i wcale nie chodzi o dźwięk samolotów no trafiła nam się po prostu taka starsza para, jak się później okazało za ścianą, która chyba z ekscytacji tą wycieczką, bo lecieli na tą samą imprezę, rozpoczęła balowanie dzień wcześniej, a w zasadzie to noc wcześniej. No nie będę opisywać tych dźwięków, ale uwierzcie, wojowali ostro. No a rano był samolot. Bezpośredni lot z Warszawy do Dominikany trwa jakieś 10-11 godzin, w zależności od tego, jak się wiatr ułoży, jakieś tam prądy, jeszcze inne rzeczy. Ja się trochę obawiałam, że ten lot będzie jakoś ciężki do przetrwania, ale tak raczej bardziej nie samego lotu, tylko tego czasu właśnie w środku, w tym samolocie. Ale okazało się, że zleciało całkiem szybko. Były tam jakieś takie fajne filmy, można się było też zdrzemnąć, także no dla nas wybawienie, bo no my byliśmy bardzo mocno wymęczeni, więc udało nam się zdrzemnąć. Całkiem sprawnie to poszło. Na miejscu fotelu byliśmy jakoś o godzinie 15:00, czasu. Lokalnego, czyli gdzieś około pierwszej czasu polskiego. Bo to jest jeszcze tak, że w Dominikanie jest inna strefa czasowa, i od czasu polskiego trzeba odjąć 6 godzin. A tak jeszcze tylko wspomnę, jak już o czasie rozmawiamy, to często dostaję takie pytania: jaki jest czas w Norwegii? To którą wy tam teraz macie godzinę? Otóż Norwegia jest w tej samej strefie czasowej co Polska, więc mamy tą samą godzinę, co w Polsce. A wracając do Dominikany, to najpierw trzeba było się zakwaterować, tam trochę się zeszło. Później prysznic, kolacja, poleżeliśmy trochę przy basenie, przeszliśmy się też na plażę, bo ona była bardzo blisko hotelu. Odbywały się tam jakieś występy, pokazy. No i co? Siusiu, paciorek i spać. My byliśmy tak wytyrani, że to nawet Jamesa Bonda nie trzeba było do ululania następnego dnia, to wstaliśmy jakoś mega późno. I przez to, że tak naprawdę to byliśmy cztery dni w podróży i to w takiej wiecie, mocno intensywnej podróży, plus ta zmiana czasu, to my przez pierwsze dwa dni chodziliśmy na takiej bombie do tyłu, że po prostu masakra. No, może to też była jakby zasługa tego, że mieliśmy olekski z me Premium i alkohole dostępne całą dobę. Ale nie, no, żartuję. Nie przesadzaliśmy jakoś z alkoholem Zresztą ja to jestem takim pijakiem, że uch, jak to mówią, em, ekonomicznym bardzo. I mi to nie za dużo trzeba do szczęścia, a zwłaszcza jak sobie pomyślę, że mam się męczyć na drugi dzień, to po prostu odpuszczam bardzo często i też bawię się świetnie bez alkoholu. A jeśli już przy alkoholu jesteśmy, to Karaiby, a w zasadzie Kuba, która leży bardzo blisko Dominikany, słynie z takiego drinka, który też jest na Dominikanie serwowany, Kuba Libre. I on jest wykonywane z rumu i z coli, a druga wersja Santa Libre to jest właśnie połączenie rumu i Sprita. No, ja to piratką nie zostanę, bo rum dla mnie to tak nie bałdzo. Natomiast Mama Juana w ogóle nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, bo tak to pamiętam, że to było Mama Juana w ogóle. jako mama? Jaki Juan? O co chodzi? Mama Juana to było coś niesamowitego, przepyszności. I tak, tak, to mógłby być taki smak tych wakacji, ale o smakach jeszcze trochę będzie. Mama Juana to jest narodowy napój dominikany i mówi się, że on leczy każdą chorobę. Robi się go, o dziwo, łącząc rum z czerwonym winem, miodem Korą drzew i różnymi ziołami. A ja mam takie zryte kubki smakowe, że jeśli tylko coś jest słodkie, to dla mnie to jest pyszne. Każda wioska ma swoją osobną recepturę na mamahuane i łączy te składniki w wybranych ilościach, dodając też różne zioła i wiecie co? Mówi się, że to jest eliksir długowieczności, ale podobno faktycznie ma wpływ pozytywny na różnego rodzaju aspekty naszego ludzkiego zdrowia. Jak już jesteśmy przy długowieczności, to my wybraliśmy się chyba na trzy takie lokalne wycieczki i pierwsza była na samym początku i to było nurkowanie. I ja z nurkowaniem miałam już do czynienia wcześniej w okolicach Cypru. Wtedy to było nurkowanie z butlą, i ja tego nie wspominam dobrze, bo wtedy dostałam taką maskę, która nie była dopasowana w żaden sposób i napływała mi woda, więc koncentrowałam się chyba wyłącznie na tym, żeby po pierwsze nie utonąć, a po drugie to nie zepsuć jakby tego zwiedzania pływającego innym uczestnikom, bo jakby ktoś musiał ze mną wracać, bo ja bym nie dała rady, no to musiałaby cała grupa też zawrócić. I ja tam nie miałam kompletnie przyjemności z tego, bo koncentrowałam się tylko na tym, żeby w odpowiedni sposób oddychać i w pewnym momencie dałam już znak, że ja chcę wypłynąć na powierzchnię, bo czułam w środku, że za chwilę to będzie ten moment, kiedy zacznę panikować. I wypłynęłam z tym gościem na powierzchnię i mówię do niego, panie, ja nie mogę w ogóle oddychać, wody mam po oczy, ust... nie wiem, co robić, co robić? Kolo cytryny nie miał, więc poprawił tylko tą maskę. I pyta się mnie, czy wytrzymam jeszcze 5 minut, bo zaraz kończy się zwiedzanie i będziemy wracać, i że jak wytrzymam, to będzie super, a jak nie, to po prostu ze mną wróci. No, ja wytrzymałam, ale to wcale nie było przyjemne. Więc y, jakoś z tego pierwszego mojego nurkowania w życiu to nie miałam dobrych wspomnień. Ale chciałam spróbować jeszcze raz. I teraz już wracając do Dominikany, to ta wycieczka to był taki. Z katamaranem na małą, malutką wysepkę, która nosiła nazwę Cayo Paradise i ta wysepka miała jakieś 140-150 metrów kwadratowych, a do niedawna była trzy razy większa i smutnym jest fakt, że ona najprawdopodobniej nie przetrwa i za jakiś czas po prostu będzie zalana kompletnie. No i jak już na tą wysepkę dopłynęliśmy, to mieliśmy do wyboru dwie opcje, albo na niej zostać i na przykład opalać się, albo druga opcja to było właśnie nurkowanie, tyle że z rurką, a nie z butlą. Ja tam po raz kolejny chciałam spróbować tego nurkowania, ponieważ jakoś tak zawsze daję sobie drugą szansę, a śmieszna była akcja, zapytano się nas czy chcemy kamizelki. No ja w sensie. No dobra, panie tego, ja to umiem pływać, to nie, ja nie potrzebuję kamizelki. Ale zauważyłam, że wszyscy się w te kamizelki pakują, więc zrobiło mi się głupio. No i sobie myślę nie będę odstawać od grupy. Dawaj kamizelkę! I gdyby nie ta kamizelka, to tym razem chyba bym się utopiła, nie? Bo nic nie wskazywało na to, że tam będą takie prądy. Ten facet nam mówi, żebyśmy tam się nie dotykali skał, żebyśmy nie wpływali za blisko na skały i tak dalej. I, i po prostu nie znosiło, jakby nie miałam możliwości nad tym zapanować tak bardzo, no co tam się mogłam odepchnąć, to się odepchnęłam, co popłynęłam, to popłynęłam, ale samoczynnie fale i prądy wodne mnie spychały i gościu do mnie tam krzyczy, hej, przecież ci mówiłem, że masz nie wpływać na te skały, a, a ja to nie chciałam tego robić, to po prostu prądy mnie jakby tak Pychały I nie mogłam nad tym za bardzo zapanować. Poza tym ja sobie tam też otarłam nogę na tej skale, trochę się pocharatałam. E, dobrze, że mi się majtki nie porwały, bo to by dopiero było. No i to był jakby drugi raz, kiedy się utwierdziłam w tym, że chyba nurkowanie nie jest dla mnie. Trzeba było zostać na miejscu i się opalać. Druga wycieczka, na którą się wybraliśmy, nosiła nazwę Cztery Odcienie Błękitu. I tutaj już moja opowieść wraca do długowieczności. Poruszaliśmy się autokarem i zwiedzaliśmy różne plaże i właśnie zatoczki i różnego rodzaju miejsca. No coś cudownego. Nawet nie mam słów, no nawet nie przychodzi mi nic na myśl, jak, jak to opisać. To były takie obrazki instagramowe, takie rajskie widoczki, normalnie widokówki. Ja tam tylko stałam czasami i mrugałam oczami, robiąc zdjęcia w pamięci. No nawet nie będę się starać opisywać wam tego jak błękity Wody, przechodził w błękit horyzontu nieba i tak dalej. No, coś niesamowitego, ta miękkość piasku, ten szum, ten gwar, ten jakby dźwięk takich rajskich wakacji. Zresztą ja tylko po wylądowaniu, jak poczułam ciepełko, dowiedziałam, że ten czas będzie dobry i będę zadowolona. A na tej drugiej wycieczce, oprócz tych cudownych miejsc, plaż i na przykład lasów, w których podziwialiśmy, na morzyny były też laguny, i tutaj będę taka mądra, teraz Wikipediowa, i powiem Wam, że laguny to są śródlądowe zbiorniki wody. To jest kwa, dla mnie po prostu mózg. Rozwalony. Bo to jest jakby część morza, która jest od niego odcięta. I też różne czynniki środowiska, czyli na przykład światło czy tam tlen, sprawiają, że woda w lagunach się jakby samoistnie oczyszcza i jest taka krystaliczna. I to nie tak, że wiecie, że ona jest przeźroczysta. To jest tak niesamowity kolor. No, tego się nie da opisać. Pokażę Wam na zdjęciach. Z różnych względów, wiele z tych lagun jest bardzo niedostępnych dla turystów. Często nawet do oglądania są wyznaczone miejsca, tylko w niektórych z nich można się kąpać. I taka dominikańska legenda mówi o tym, że jeśli wykąpisz się w takiej wodzie, to masz 20 lat mniej. I było tam z tego bardzo dużo beki i śmieszków, bo tam były takie dziadki, które się kilka razy jakby kąpały w tej wodzie, w sensie wchodzili i wychodzili, a potem byli tacy mega dumni, i zadowoleni i śmieszkowali, że teraz to są tak młodzi, że już tylko pamper. No, a w niektórych przypadkach to by się chyba faktycznie przydał. A propos dziadków, to naprawdę było bardzo dużo takich starszych, ewidentnie na emeryturze, osób. Zresztą, no, kwiecień to nie jest jakoś sezon wakacyjny, i był taki jeden starszy pan. Ja już w tym momencie kompletnie nie pamiętam, jak on miał na imię, więc nazwijmy go Wiesiek. I Wiesiek to był taki typowy Janusz. No, ja w sumie mówiłam, że każdy z nas ma trochę z Janusza, ale słuchajcie, on miał tyle z Janusza, że już był bardziej Janusz niż Wiesiek. Z racji tego, że my mieliśmy tą taką opcję All Excuse Me Premium, to na każdej wycieczce mieliśmy serwowany obiad i mieliśmy dostępny też alkohol przez cały czas. I na tych czterech odcieniach błękitu zatrzymaliśmy się przy tak cudownej plaży. No, niesamowita ta plaża tam były ułożone takie ławeczki specjalne dla nas i zaserwowano nam z lokalnej restauracji homara. Też niezłe jaja, bo kwiecień to był czas godowy tych homarów i one były w tym okresie pod ochroną, a wszędzie, naprawdę wszędzie były dostępne od ręki świeże homary. Teraz proszę o skupienie. Proszę sobie to wyobrażać, bo będę opowiadać, co wie się godnie. Y y y y Jesteśmy w takim zacienionym miejscu, siedzimy sobie przy ławeczkach w grupach, mamy cudny, cudny widok na piaszczystą plażę, zataczającą taki łuk. W dodatku w oddali słychać szum fal i świergot ptaków. Jest bardzo ciepło, ale tak przyjemnie ciepło. Posiedzimy przecież w cieniu i pijemy chłodne piwo. Zaraz zaserwują nam fantastyczny obiad, różnego rodzaju owoce morza, w tym homara. A Wiesiek, nagrzany, jak łatwo się domyślić, nie tylko słońcem, wyciąga z plecaka konserwę tyrolską i zaczyna częstować całą obsługę i kelnerów, krzycząc przy tym, że biedne chłopaki nie dostają nic porządnego do jedzenia, to niech se przynajmniej polskich smaków spróbują. No, ja nie mam komentarza do tego tutaj. Po prostu stawiam kropkę i tyle. Jeśli chodzi o jedzenie, to ja jestem bardzo skomplikowanym przypadkiem. Mam takie proste kubki smakowe, ale jestem bardzo wybredna. W mojej rodzinie mówi się o takich osobach, że ktoś jest niewydarkiem. Ale jeśli chodzi o jedzenie na wakacjach, to mi naprawdę wystarczą tylko frytki, i ewentualnie bułka z dżemorem lub miodem albo z czymś podobnym, słodkim. I ja a będę przeszczęśliwa, będę zadowolona, i to mi naprawdę wystarczy. Pamiętacie jajko z promu? To takie jajko na toście. To Dominikana też kojarzy mi się z taką potrawą jajeczną. Wiecie, normalnie ludzie zapamiętaliby jakąś paę, albo krewetki, albo homara, albo coś w tym stylu, ale nie. Ja pamiętam omlety wytrawne. Ja ogólnie omlety zazwyczaj jem na słodko, a tam był kucharz, który przygotowywał omlety i robił to na świeżo. Można było sobie wybrać dodatki, jakie się tylko chciało i on taki właśnie zestaw komponował. Oczywiście można było jeść w środku, ale jeśli tylko nie było za gorąco, to jedliśmy na zewnątrz i tam był taki taras z przeźroczystymi balustradkami. No niesamowity widok. Od razu wszystko lepiej smakuje. Nie będę się rozwodzić nad wszystkimi posiłkami, ale na przykład same śniadania. Jeśli chodzi o pieczywo, to było mnóstwo rodzajów chleba, jakieś rogaliki maślane w kilku wersjach, były też takie tosty na Ciepło, były gofry, naleśniki. Do tego było mnóstwo różnego rodzaju jogurtów, płatków śniadaniowych i granoli, i dodatkowo były wyciskane owocowe soki na świeżo. Też widać to było, jak oni to po prostu robili. Przeróżne owoce, takie, których człowiek na co dzień nie spotyka. Można było przebierać, jak się tylko chciało. Każdy coś na pewno dla siebie by znalazł. I ten kompleks hotelowy był zbudowany w taki sposób, że na środku były baseny, dookoła nich była część mieszkalna, i z jednej strony była właśnie część taka z barem i stołówką ogromną. Dodatkowo była też taka uliczka, czy też Deptak, gdzie znajdowały się różnego rodzaju kawiarnie, lodziarnie i też takie mini restauracje z przekąskami, i to było darmowe w tej wersji All Excuse Me Premium. <grym> ja już chyba nigdy nie wypowiem normalnie All Inclusive. I do tego znajdowały się jeszcze różne restauracje. Na pewno była włoska, steakhouse, kuchnia chińska. I w tych restauracjach odbywały się różnego rodzaju pokazy, związane oczywiście ze specyfiką danego regionu i kuchni. Do tych restauracji można było wejść tylko raz. Na pokój. To znaczy, że przy wejściu, bo tam trzeba było rezerwować, jakby sobie wcześniej trochę miejsce, podawało się numer pokoju. Jak się już raz podało ten numer pokoju, to za kolejne wizyty trzeba było już płacić. Ale myśmy sobie to tak fajnie wykombinowali, bo poznaliśmy tam na tych wakacjach taką parę, Kasię i Mirka, i oni byli razem z taką dorosłą córką Kasią też, więc była Kasia, Kasia i ja Kasia. <grych> I do tego oni też wcześniej się poznali z Julką i z Konradem i my praktycznie przez cały wyjazd się trzymaliśmy razem. No naprawdę trafiło nam się doborowe towarzystwo. Wiecie jak to jest w grupie, zawsze raźniej. Śmieszniej, żarty, żarciki, i takie tam inne. I wyobraźcie sobie, że skumaliśmy, że ludzie tak robią i wchodzą do tych restauracji na jeden pokój. Czyli zamiast jednego razu mogliśmy skorzystać trzy z każdej z tych restauracji. Więc to też sobie świetnie wykombinowaliśmy. I już nie będę opowiadać wszystkich tam przygód wspólnych naszych, ale mieliśmy naprawdę ubaw, popachy codziennie. Codziennie było mnóstwo śmiechu i fantastycznie spędzony czas wspólnie. Któregoś dnia wybraliśmy się też wszyscy razem do stolicy, tak żeby po prostu zobaczyć coś więcej niż hotelowy kompleks. I to była świetna wycieczka, tyle że no ja się trochę przeraziłam tym, bo nie trzeba było naprawdę jechać daleko od hotelu, od tego miejsca, w którym mieszkaliśmy, a już parę kilometrów dalej było widać taką biedę i też ogromny syf. No, nie da się ukryć, że tam, gdzie życie toczyło się tak naprawdę wokół turystyki, to było bajecznie, to były takie obrazki Instagramowe. No, i nie dało się nie zauważyć tego, że w tych miejscach to po prostu ludzie dbają, tak, że tam grabi się piasek na przykład, że się przycina, pielęgnuje. No, wiesiek tu jest jakby luksusowo, prawda? A serio, kilka kilometrów dalej, na przykład to było widać po plaży, że kończyła się ta plaża hotelowa. I Zaczynała się jakby już dzika, no może nawet nie dzika, ale już nie hotelowa i tam były już plastiki, było już wpierono śmieci i to wszystko co się z wody wydostało. Tym się nikt nie przejmował, to po prostu tam zalegało. Druga rzecz, która mnie przeraziła to ruch drogowy. No jakaś masakra i to ja miałam naprawdę takie uczucie, że czasami się po prostu bałam, jak ktoś przejeżdżał skuterem obok tej taksówki, którą my jechaliśmy i wszędzie z na każdej jednej strony te skuterki, takie rozklekotane motocykle, a na tych skuterkach całe rodziny. Matka, ojciec i czwórka dzieci, nie? A w kasku tylko ta osoba, która prowadziła. Zastanawiałam się po prostu nad samą techniczną stroną, jak oni się na ten skuter pakowali wszyscy, no to było nie do pojęcia. I ostatnia już rzecz, która mnie też tak trochę uderzyła, to takie nachalne wymuszanie napiwków. To zauważyłam już na lotnisku, jak gość wyrwał mi walizkę z ręki i leciał z tą walizką do autokaru pięć kroków, naprawdę pięć kroków, no i potem wystawiał rękę. Tak samo w hotelu było czuć, że oczekują, patrzą na ciebie w taki sposób, że wiedziałeś o co chodzi, no, no tego się nie da pominąć. Nie? No i wszystko my friend. chippy chippy almost free Are you my friend <laughs> No to samo w Santo Domingo, w stolicy, było identycznie. Na każdym kroku ktoś nas łapał za rękaw i szturchał, że nas oprowadzi. Oczywiście nie za darmo. Nam się tak udało, że kierowca taksówki, z którym byliśmy, on na nas czekał i tak cały czas. Zaproponował nam, że zamiast czekać w samochodzie, to on po prostu będzie z nami chodził, a wtedy ci tak zwani przewodnicy się odczepią. A jak jesteśmy już przy pieniądzach, to opowiem wam jedną rzecz. Ja sobie kiedyś wymyśliłam, że z każdego miejsca, które odwiedzę razem z Łukaszem, będę kupować sobie taką kulę śnieżną. Wiecie, jak to wygląda, że jest taka kula. I jak się ją przekręci, to się sypie właśnie śnieg. Tak sobie wymyśliłam, że będę takie coś kolekcjonować. I możecie sobie tylko wyobrazić, jak się Dominikańczycy na mnie patrzyli, kiedy ja ich pytałam o kule śnieżne. Ale ostatecznie udało mi się kupić, tylko, że była tak beznadziejna ta kula. Ja byłam tak strasznie niepocieszona, bo ona była w ogóle jakaś taka zwyczajna, w sensie nie miała nic wspólnego z Dominikaną. W środku była jakaś żaba chyba, czy coś takiego. I później na lotnisku okazało się, że tam jest mnóstwo takich kul przepięknych, takich cudownych z nazwą, z flagą. No, że jak się spojrzy na taką kulę, no to wiadomo już z jakiego miejsca jest. Ja sobie pozwoliłam na zakup tej kuli na lotnisku drugiej. Co prawda ona była strasznie droga, kosztowała jakieś miliony monet, ale wtedy włączył mi się Janusz Bogoc, zarobiony z Norwegii i pozwoliłam sobie na nią. Nie żałuję, naprawdę jest świetna. Mam nadzieję, że dzięki tym moim opowieściom wy mogliście przenieść się chociaż myślami w jakieś takie wasze wymarzone miejsce. A jeśli nie, to może przynajmniej miło spędziliście czas słuchając tego, co ja do was gadałam. A teraz zapraszam na igraszki słowne. All Excuse Me to się w zasadzie wzięło z Dominikany, tak naprawdę, bo tam poznaliśmy Kasię. Kasię córkę, jeśli pamiętacie. I Kasia pracowała w Polsce w biurze turystycznym. To właśnie ona zdradziła nam sekret, że bardzo dużo osób, zamawiając wycieczki, nieświadomie zamiast All Inclusive używa słowa All Excuse Me. Na Morzyny. Zapomniałam wspomnieć, co to jest w ogóle. Namorzyny to są takie formacje roślinne, które swoje korzenie mają zamoczone w wodzie i one przystosowały się do tego, żeby żyć tak naprawdę w tej słonej wodzie. Namorzyny rosną najczęściej przy linii brzegowej i dlatego też często są takim świetnym zabezpieczeniem, jeśli chodzi o tsunami, ponieważ są pierwszą przeszkodą, którą napotykają fale. Niewydarek. No, teraz pewnie sporo osób z mojej rodziny się uśmiechnie. Ja już trochę nadmieniłam, co to znaczy, a chodzi głównie o osobę, która tak mocno kaprysi i jest bardzo wybredna. Możecie też na przykład powiedzieć, że coś wam się nie wydarzyło. Na przykład ciasto nie wyszło i mówi się, ale mi wyszedł niewydarek. No, ja mam nadzieję, że nie będzie powodów do tego, żeby powiedzieć, że ten odcinek mi się nie wydarzył. Kochani, bardzo się cieszę, jeśli wytrwaliście do tego momentu. Dzięki, że jesteście, dajecie mi naprawdę bardzo dużo wsparcia i motywacji do dalszego nagrywania. A jeśli ktoś z Was trafił tutaj przypadkowo, to serdecznie zapraszam do wysłuchania wcześniejszych odcinków. A moje stałe bojcory ściskam mocno. Pozdrowionka, pa i do następnego.